Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w szóstym odcinku w grze Astro Colony. Z tej strony GM4 i zaczynamy. Pogram sobie troszeczkę pomiędzy odcinkami i powiem tutaj, co da mi się zrobić. Troszeczkę mam na myśli, no to rzeczywiście troszeczkę nie jakoś długo. A więc tak, tutaj sobie przebudowałem, jak widzicie, tą sekcję, gdzie mamy silniki. Mamy teraz po 5 w każdą stronę. A to dlatego, że te silniki działają w ten sposób, że mogą tylko lecieć, no powiedzmy, w tą stronę, w którą są ustawione. Plus tam jeszcze jakiś otył, lewo, prawo, góra, dół. Natomiast nie mogą na przykład cofać. Na ty silnika nie mógłbym lecieć na przykład w tą stronę, no nie? No i dlatego są silniki z drugiej strony. Postawiłem też tutaj przy okazji ze wszystkich czterech stron. Prawdopodobnie z dwóch by wystarczyło, ale są z czterech, ale są teraz odłączone od prądu, bo w tej grze jest tak, że one zawsze biorą tyle prądu, ile używają, znaczy jaki jest max, przez cały czas, bez względu na to, czy pracują, czy nie, zawsze biorą ten prąd. Tak samo wszystkie tutaj te maszyny, to zawsze biorą ten prąd odnośnie prądu. Zbudowałem sobie tutaj 320 dokładnie tych paneli słonecznych, co nam daje łącznie 320 prądu. I widzicie, mamy obciążenie 32%, bo używamy tylko 104 z tych 320. W związku z czym mamy jeszcze 3 razy więcej tego zapasu niż było. No i ja się robi właśnie ze złota, tego złota trochę mi tak zeszło. Tu mam taki żelazny zapas, miałem tego ponad 400, więc tego użyłem większość, tego złota. No i trochę też czego, co już się mi zdarzyło tutaj wygenerować w tym miejscu. Ale już mam go znowu tyle, że mogłem jeszcze to postawić od nowa. Dobra, tutaj jeszcze parę rzeczy w kwestii sortowania tego. Tutaj, tak jak opisywałem w poprzednim odcinku, przybudowałem tutaj tą całą sekcję i tutaj są surowce sortowane w ten sposób, że lewym pasem idą sztaby żelaza, prawym sztaby miedzi. Pod spodem leci węgiel, wyżej leci lód. Natomiast tutaj w tym środkowym pasie leci wszystko, co nie jest z tych rzeczy, które tutaj wymieniłem. Czyli w tej chwili głównie złoto. Natomiast gdybym coś wrzucił na przykład tutaj do tego kontenera, no to też poleci do tym, na przykład wrzućmy tam jeden, no to zobaczycie, że on poleci, trochę sobie czas przyspieszymy, że on poleci do tego środkowego, kurczę, tak szybko to się źle aż gra, no, poleci do tego środkowego pasa transportowego. O, dobra, wracam z powrotem do normalnej prędkości. Dobra, mam tutaj kolonistów, jak widzicie, dwóch. Mało co by mi z głodu nie umarli, szczerze mówiąc. Tutaj są, tak, to są komory hibernacyjne, w nich mogą spać. Aha, bo nie mają właśnie swoje potrzeby, zobaczcie, mają potrzeby tlenu, głodu i snu. No to tlen ok, no to jest tutaj zapewniony przez tę barierę. Tutaj sobie dołożyłem swoją drogą jeszcze taki większy kawałek naszej platformy. Głód, no muszą jeść i sen muszą spać, no to w tym śpią i z jedzeniem jest nieco problem, bo mógłbym tylko w tej chwili wykonywać tak zwany hydrotonik, który się robi w tej maszynie. Robi się w tej maszynie za pomocą właśnie kwarcu. Co jest trochę niezbyt, co mi się niezbyt, szczerze mówiąc, podoba, bo tego kwarcu mam bardzo mało, bo jego się wydobywa ze skał. I oni tutaj za pomocą tego generatora wodoru mogą sobie go przerobić. Trochę problem, bo to nie jest na razie zautomatyzowane jak cała moja reszta. I drugi problem jest taki, że ta stołówka, ona nie ma żadnych wejść. Tutaj nie mogę wpuścić na przykład taśmociągu, żeby tutaj ten hydrotonik tutaj przyjeżdżał. Więc muszą, widzicie, chodzą takie robociki z nimi. To też musiałem odkryć, jak to wszystko działa. I 31 hydrotoniku, więc spoko. Na razie też nie chcę przyjmować więcej kolonistów, bo się uczę jeszcze tego wszystkiego. A robotę się robi w takiej maszynerii jak tutaj. Monter robotów. O. No. Więc sobie było na tyle. I sobie tutaj jeszcze muszę gdzieś wysegregować właśnie, żeby tutaj do tego wpadały... Gdzie to jest? Do tego wjeżdżałem gdzieś właśnie kwarc. Albo zrobię tak, że po prostu sobie wodę jeszcze gdzieś dołem podepnę i sobie gdzieś tutaj blisko to postawię. No i oczywiście kwarc również. Z tym, że kwarc, no, jest problem na razie, bo mam go bardzo mało, jak widzicie. No, więc oby mi nie umarli z głodu. Tutaj ten kwarc rzucę, bo i tak nie mam co z nim robić. Chyba nie ta maszyna. To jest ta maszyna. O, tutaj
kwas rzucamy. Dobra, nie mam go niestety nic więcej. Jeśli chodzi o surowce, mam w zasadzie ich tyle, że w zasadzie się nie muszę niczym martwić. Jak widzicie, mam mnóstwo kamiennych bloku, aluminium, śrub stalowych, części elektronicznych, koła zębaty i tak dalej, więc całkiem sporo. Poleciałem sobie tutaj do jakiejś planety dosyć blisko. W niej jest głównie złoto. Zresztą zobaczymy na M. W niej jest głównie złoto, jak widzicie. Znaczy głównie, no, to jest ta część tutaj najcenniejsza, bo węgla i żelaza i miedzi mamy bardzo, bardzo dużo. Aluminium także, ale złoto nas najbardziej interesuje, bo jego mamy mało. Z asteroidzie go, no, jest go dość mało. Chociaż, o, mówiąc o złocie, właśnie tutaj idzie sobie jedna sztabka, widzicie? Właśnie tym środkowym torem. I druga jedzie też od razu. No i tutaj ona od razu wyjeżdża na bok. I tutaj się rozdziela, że prawdopodobnie poleci sobie w bok tamto maszyny, która ją przerobi na złote płyty, a następnie złote płyty będą przerobione na złote druty i złote druty będą potem wykorzystywane dalej, no na przykład tutaj właśnie do budowy tych paneli solarnych, które w tej chwili utrzymują całą moją infrastrukturę. Aha, za to nie wspomnieć, odłączyłem wszystkie elektrownie od prądu, zobaczcie. Są wszystkie odłączone tutaj te elektrownie węglowe, więc w tej chwili węgiel używany jest tylko i wyłącznie do celów produkcyjnych, więc jako tako nie jest używany do niczego więcej, no nie? No, one są nawet, teraz widzicie, stoją w miejscu, tutaj się nic nie zmienia. Jest dobrze, bardzo mi się to podoba. Dobra, ja muszę chyba pójść dalej z technologią, bo odkryłem sobie swoją drogą nową technologię, która się nazywa aluminium, ale o tym później. Chcę... naukę o kosmosie. Chcę zobaczyć sobie to. Płytę główną sobie chcę zrobić, no nie? Zobaczmy sobie, jak się to robi płytę główną i w czym to się robi. Użyte przesz, ulepszony konstruktor i laboratorium. Muszę zrobić ulepszony konstruktor chyba. Tak, ulepszony, bo ten konstruktor tego nie robi, a tworzy silnik plazmowy. Dobra, zobaczymy, czy normalny konstruktor, który mam, potrafi to ogarnąć, a jak nie, to będziemy sobie to dalej budować. Tutaj już nic więcej nie zrobię. Wszystko, co się robi, to tutaj już jest. Swoją drogą mam tutaj ogromny problem z taśmociągami, bo są po prostu za wolne. Zobaczcie tutaj. Tutaj mam jakieś szalone ilości materiałów, których no, nie mogę stąd się pozbyć. Po prostu za wolno idzie ten taśmociąg, zobaczcie. No ale nie jest to problem. Teoretycznie mógłbym tutaj te roboty wykorzystać, żeby stąd to zabierały, ale po prostu poczekajmy, może odkryjemy kolejną technologię, która nam na to pozwoli. Która jest gdzieś tutaj, o. Transformna logistyka. A, tutaj jeszcze wracając do tej nauki o kosmosie, którą potrzebujemy, która jest jakby kolejną tutaj tą nauką. Nie, to nauka o chemii. To chyba, że poszedł w złą stronę, że mamy naukę o kosmosie. Która to jest na biologii, o kosmosie, tutaj jest o kosmosie. A tutaj jest wymagana nauka o kosmosie, a tutaj o chemii, okej. Chyba powinniśmy mieć bardziej naukę o chemii, szczerze mówiąc, z tego względu, że... A tutaj jest. Ponieważ no chcę odkryć po prostu, żeby ci moi ludzie mieli co jeść po prostu, bo to teraz mamy tylko ten kwarc, musimy go wydobywać ręcznie na planetę, jest trochę upierdliwe. Więc pójdziemy sobie w takim razie, spróbujemy odkryć sobie tutaj właśnie naukę o chemii. Zobaczmy. Kurczę, jak to się robi tutaj, tutaj, o jest, dobra. No w alchemii, co my potrzebujemy? Pręty i ziemię. Mamy tego bardzo dużo. Płyta główna, no płyty głównej nie mamy jeszcze. Sztab aluminiowy, no czyli musimy zająć się aluminium, dobra. Najpierw tutaj powrzucam ręcznie, jak na razie, dużo sporo ilość prętów i ziemi. Chyba, że wiecie co? Sobie tutaj ustawię po prostu filtr i tam to wrzucę. Tak chamsko ręcznie, szczerze mówiąc. Tylko jak to zrobić? Dobra, mam pomysł, jak to zrobię, zaraz wam pokażę zresztą. Co chcę tu zrobić, żeby tylko wyjeżdżały te dwie rzeczy, no nie? Dobra, stawimy sobie taśmociągi, dwa. To będą jakieś wyjeżdżać losowe rzeczy. I teraz zrobimy sobie tak, filtr. Pod dwójeczką. Jeden, drugi. Nie, tak to nie będzie działać. Musi być jeszcze rozdzielacz chyba. W sumie tak, pręty tutaj stąd jeżdżą, to mogę tutaj sobie po prostu zrobić rozdzielacz, nie muszę tego tam robić, więc sobie zrobimy rozdzielaczek. Bach, mam tych prętów naprawdę sporo.
To nie będzie w proporcji na lewo 0, prosto 1, prosto, dobra, nie będzie pół na pół. I dobra, F3, 1. Żeby zajmować maksymalnie mało miejsca, zrobimy sobie. Dobra, pręciki, tutaj coś jeszcze było potrzebne, ziemia. Ziemię niestety mamy tylko ręcznie, ziemię nie wydobywałem w żaden sposób. Ale ziemia by jechała tutaj środkowym, nie? W razie czego. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy tylko postawione jakieś dwa kontendery, takie szczapy. Ja sobie je zlikwiduję i sobie po prostu prawie na nich filtr zwykły. Więc tutaj sobie usuniemy, tu w niej tak chyba nic nie ma, bo prawie nic. Dobra, to jest niepotrzebne, złoto może iść dalej. I sobie będziemy dać pociągiem prosto. I tutaj gdyby było na przykład ziemia w nim, to ustawimy sobie na trójeczkę kolejny taki filtr na ziemię. O, ziemia pójdzie w prawo. Od razu pojedziemy sobie w takim razie nią do góry. O, trzeba tylko przejechać tutaj nad tym. A w sumie można jechać w dół od razu. Dobra, i w prawo. Sobie to od razu zaraz przetestujemy. To mam trochę ziemi. Trochę mówiąc 2500, gdzieś tam miałem sobie 200, chociaż nawet nie wiem czy niezbyt dużo, ale dobra. Sztaby nam są niepotrzebne. I wrzućmy ją do jakiegoś kontenera, zobaczyć czy to doleci tam gdzie chcemy. Powinno dolecieć, w sumie to będzie szybciej jak tutaj wrzucę po prostu. No. Dobra. Dobra, idzie, widzę na środek, bo tutaj nie wpada w żadne inne filtry. Sobie damy trochę czasu więcej, zobaczmy sobie, czy to wpadnie tam, gdzie chcemy. Dobra, ziemia, widzę, działa. Aha. To jest po prostu najlepszy sposób, żeby sobie sprawdzić, czy coś działa. Pręty jadą, czyli powinno się już wykonywać nauka o chemii. Z tym, że tylko są potrzebni ci, a oni im się nie chce robić. Są leniwi, teraz żrą jeszcze w dodatku. Gotować naukowiec. Dobra, co wy właściwie robicie? Czemu nic nie robicie? Jesteście głodni, idziecie tylko żreć ciągle. Dobra, jest sobie, widzę. Praktykant. Jedzenie bezczynne. Czy ja mogę mu coś kazać robić na przykład? Na przykład, żeby poszedł coś robić. Niestety nie mogę chyba, kurde no. Trochę jeszcze tego nie ogarniam, ale trudno. Dobra, teraz się zajmę w takim razie za produkcją sztabów aluminiowych. Aluminium mam dość sporo, ale to będzie odcinkiem potem, po prostu powiem co i jak. Dobra, jestem w kropce, muszę zrobić zaawansowane górnictwo i to, ale tutaj tego nie zrobię, nie mam punktu nauki. Nie mam tych czterech nauki o chemii, niestety. A to jest mi potrzebne, żeby zbudować ulepszoną hutę, która umie przetopić właśnie aluminium. No to ziemia ciągle wyjeżdża. Która umie przetopić aluminium. Dobra, to mamy mały problem, bo nie wiem jak zmusić do roboty. No, proszę spać. No i tylko jedzą i śpią ciągle. No non stop, nic nie robią. Są bezużyteczni. Dobra, skoro tak, to sobie po prostu zawołamy nowych kolonistów. To się jakoś robiło tak, że trzeba podejść chyba do tego stacji dokującej, jakoś można zawołać tutaj sobie. Astronautów. Aha, nie ma ich. A, dobra, raz, dwa, trzy. Niech przybędzie trzech łącznie. Będziemy sobie czekać. Tutaj widzicie, przejdę za 160 sekund. Dobra, ja bym sobie jeszcze pojechał na tą planetę, bo mam mało tego kwarcu. Muszę troszeczkę sobie go odpalić. Więc bym się tam przydało. Aha, są odłączone od prądu, ja tutaj próbuję sterować, kurczę, no. Ups, trochę jestem za blisko, sobie troszeczkę odlecimy. Dobra. Już czy jeszcze? Dobra, też odleciliśmy. Teraz sobie muszę te drzewa tutaj wykościć, zbudować sobie muszę platformę. Mogę grąbać drzewo kilofem? Mogę. Mam tu jakiś kwarc, bo one są w kamieniach, nie?
to z rudami idzie niestety. To będzie kwarc. I tylko dwa wydobyłem. To jest skała, dobra. Dobra, mamy kwarc, w razie czego tutaj możemy sobie troszeczkę go dorwać. Niestety tutaj go sobie powrzucę wszystko, niech się tutaj robi. Może oprócz głód. Reszta się wyfiltruje tak jak trzeba. Dobra, spodowa. Stwórz hydrotonik. Myślę, że tu robię hydrotonik. Ja już to widziałem przed tym, zanim mi to robot powiedział. A, właśnie podjechał samolot. I wyszedł kolonista, jeden. A gdzie reszta? Zawołałem więcej, żeby było. Proszę iść do roboty. Bo potrzebuję tutaj trzech chyba do tego laboratorium, jeśli dobrze to ogarniam, zobaczcie sobie. Naukowie 3 na 3. Chyba, że oni się jakoś muszą uczyć. Dobra, ja potrzebuję naukowców w pierwszej kolejności, więc wszyscy muszą się uczyć nauki, niczego więcej nie chcę. O, potrzebuję trzech naukowców. Jakie macie historie? Oni są jeszcze prekantantami. Nie wiem, czy mogę coś. Naukowiec trainee. Dobra, ty jesteś? Gotować trainee. A, ogarniam teraz. A ty kim jesteś? Jeszcze nikim nie jesteś chyba, nie? Nawet nie mogę do ciebie podejść. Dobra, trzeba tylko jeden. Dobra, musimy zawołać jeszcze jednego przynajmniej, bo kurde, no... Muszę mieć przynajmniej trzech naukowców, żeby to ogarniali chyba. Jeszcze raz. Co, nie ma więcej tego z sztabek złota? Aha, tylko że zakopane tutaj. Czarną godzinę. I weźmiemy tak, 10. Oczywiście mogę używać, kiedy mam to w tym tutaj, no nie? Mogę wtedy z tego tak rzucać, jakbym miał to po prostu pod ręką. O, dobra, nie będzie dwóch. Ostatnio tylko jeden przyjechał. Dobra, będzie za półtorej minuty. Za 5 sekund. 3, 2, 1. No, panie, gdzie jest samolucik? O, przyjechał. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Dobra, mamy łącznie 5. Mam nadzieję, że się wyszkolą na tych i będą tutaj ogarniać potem, szli do pracy, a nie tak jak teraz siedzą na bezrobociu. Ale jest 0. Potrzebne 3 na 3. No, kurde, no. Co ty umiesz? Jesteś naukowcem. Dobra. To jeszcze jeden naukowiec i będzie gitara. No, tu się pięknie uczy już. No, zobaczcie, tutaj ma ten nawet poziom. Ciebie też chętnie przerobił, kurde, kogoś innego. No i dalej tego nie ogarniam, co to mogę z nimi zrobić. Przybysz. Aha, oni się tutaj uczą jeszcze. A ci są już praktykantami. Aha, mogę obserwować. No dobra, ale szczerze mówiąc, widzę ich potrzeby, widzę stacje, gdzie są, ale nie mogę im nadać roli jakiejś, tylko mogę ich wykształcić, ale nie mogę im kazać na przykład, żeby szli do roboty. Siema. Zbudowałem jakieś stałe nauki, które się tutaj widzę kształcą. I teraz są już jakimiś lepszymi ziomkami, niech się on dalej uczy. O, i chyba idą w końcu pracować, kurde. Dobra, musiałem jakieś jeszcze biurka tutaj, widzę, postawić, żeby się ogarnęli w końcu. Idą w końcu chyba pracować, widzę. No, panowie, do roboty. Myślałem pierwotnie, że to jest problem, że tutaj jakoś nie mogę wejść, więc tutaj po prostu zdekonstruowałem cztery elektrownie w ogóle, które i tak zresztą mi nie pracowały. I chyba tutaj, o, robi się chemia, wreszcie, dobra, ogarnęmy chemię, super, super. Dobra. Zrobiłem mniej niż myślałem w tym odcinku. Dobra, jeszcze szybciutko spróbuję odkryć. Zobaczymy, ile mi to zajmie czasu, żeby sobie odkryć tutaj zaawansowane hutnictwo. Tutaj, kurde, no. Dobra, widzę się z wami za parę sekund, tylko sobie troszeczkę czas przyspieszę, no i zobaczymy. Dobra, jestem po krótkiej przerwie. Na tej planecie, co jestem obok, jeszcze nawet nie jestem w sumie tutaj z nią połączony, ale nie szkodzi. Zbudowałem tutaj im monter robotów, tutaj buduję górnika,
To się robi z prętów i z zbiornika na wodór. I tutaj będę chciał sobie zrobić właśnie... Mamy zamasowane górnictwo odkryte, widzicie? One tutaj jakoś sobie latają, nie wiem jeszcze jak to... Oj, w ziemię potrafią wylecieć. Daj mi rozkaz, żeby wydobywały złoto swoją drogą. Tylko nie wiem jeszcze jak one działają. Ale sobie zobaczymy. Dobra. Złożę. No w sumie tak, to mnie najbardziej interesuje. Szczerze chciałbym, żeby wydobywały nam coś innego, na przykład kwarc, ale no nie da się. Jeszcze nic nie wydobyło niestety. Dobra, ile tutaj potrzeba? Dwa. Dobra, to niech się robi na razie. Potem pomyślimy, co z tym fantem zrobić. A ja sobie odkryję kolejną technologię. Oj. Hutnictwo. Tak. Udało nam się odkryć hutnictwo i mamy zamazowaną hutę, które sobie teraz tam będziemy budować. To nas nie interesuje na razie. Chcemy zająć się rolnictwem w końcu, kurczę, no. Tuby transportowe, fajne, ale jeszcze nie umiemy tego zrobić, niestety za mało punktów. Na przyszłym odcinku zajmiemy się w takim razie, tak, rolnictwem. Rolnictwem myślę. I zwłaszczaną logistyką, to mnie interesuje. Dobra, w tym odcinku to by było tyle, także mamy już jakąś funkcjonującą, powiedzmy, zalążki tej kolonii. A ci górniki dalej nie ogarniają, szczerze mówiąc. Potem będę myślał, jak to zrobić. Dobra, tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Hej!